Cześć! Zaczynamy naszą wizytę w gospodarstwie pana Karola Mikołajewskiego. Jakie innowacje kryją się za tym ciągnikiem? Zaraz sami zobaczycie. Witam, nazywam się Karol Mikołajewski. Jestem z miejscowości Żerniki, gmina Żerków w Wielkopolsce. Prowadzę gospodarstwo od roku 92. W moim gospodarstwie wtedy było około 18-19 hektarów. W 2015 roku już mieliśmy 28 hektarów. Wtedy podjąłem decyzję o budowie nowej obory wolnostanowiskowej z matami słomiano-wapiennymi i robotami udojowymi. Jeden do robot udojowy do pozyskiwania mleka od krów. Drugi robot do podwalania paszy na stole paszowym i trzeci do czyszczenia podłogi szczelinowej, rusztowej. Te roboty pomagają nam w odciążeniu od pracy zewnętrznej jakichś pracowników zewnętrznych, o których dzisiaj jest trudno w gospodarstwach rolnych. Oprócz tych innowacji, które żeśmy wprowadzili w oborze, powiększyło w ogóle nam się gospodarstwo o dodatkowe 80 hektarów pisemnych z kowru. W latach 2016-17 wprowadzaliśmy już wtedy technologie bezorkowe, które nadal kontynuujemy. W ten sposób tam zaoszczędzamy wodę, którą jest tak cenna do pozyskiwania większych plonów w gospodarstwie. Ciągniki w gospodarstwie są wyposażone w nawigację GPS do jazdy równoległej, co nam pomaga jeszcze uzyskać większą dokładność bez omijaków i nakładek, zaoszczędzać paliwo tym sposobem. Dwa ciągniki do pracy głównej są wyposażone właśnie w tę nawigację GPS. W zarządzaniu stadem krów pomaga nam program Leli Horizon. Pomaga nam wykryć podkliniczne zapalenie wymienia u krowy, co się przekłada na mniejsze koszty weterynaryjne, mniej zużywanych antybiotyków. Wykrywa też ketozę, kwasicę, pomaga w wykrywaniu rój u zwierząt. Nowoczesna obora w gospodarstwie została oddana do użytku w roku 2016. Aby oszczędzić w niej koszty pracy, została wyposażona w 3 ułatwiające pracę roboty. Udojowy, który przez całą dobę zajmuje się dojem krów, sprzątający, który czyści ruszta nad kanałami gnojowymi oraz robota podgarniającego paszę na stole paszowym. Zastępują one pracę kilku ludzi. Obora ma konstrukcję otwartą, a jej ściany boczne to sterowane komputerem kurtyny, dzięki którym przebywające w oborze zwierzęta mają dostęp do świeżego powietrza. Rolnik wykorzystuje również program do zarządzania stadem, który dzięki ciągłej analizie stanu zdrowia krów jest w stanie wskazać, która z nich wymaga leczenia na długo przed wystąpieniem objawów zewnętrznych. Pozwala to na znaczne zredukowanie ilości zużywanych w gospodarstwie antybiotyków, bowiem aplikowane są one zwierzętom w razie absolutnej konieczności. Średnia wydajność krów w oborze wynosi 10 tysięcy litrów. Na polu rolnik postawił na uprawę całopowierzchniową bezorkową, która pozwala na zredukowanie ilości przejazdów po polu do niezbędnego minimum. W celu poprawienia komfortu pracy oraz zredukowania nakładek i omijaków, rolnik wyposażył główne ciągniki w gospodarstwie w system jazdy równoległej, który odciąża operatora oraz znacznie poprawia wydajność i efektywność pracy. Kończymy naszą wizytę w gospodarstwie pana Karola Mikołajewskiego. Trzymamy za niego kciuki. Rozstrzygnięcie konkursu Innowacyjny Farmer nastąpi podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie w połowie listopada.